Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Bor jest mieszaniną dwóch izotopów, boru 10 oraz boru 11. Oblicz średnią masę atomową boru, wiedząc, że zawartość tych izotopów pozostaje do siebie w stosunku masowym 1 do 4,31. No to mamy tak. Mamy tutaj A dla pierwszego boru wynosi 10, A2 11. No i mamy tutaj stosunek masowy 1 do 4,31. To oznacza, że 100%, czyli całość tych dwóch izotopów, to to plus to, czyli sumarycznie 5,31. No to my musimy wiedzieć, ile wynosi 1, aby policzyć sobie resztę. 1, ile to procent? No to tutaj zapisujemy sobie zawartość procentową i jedyneczka jest dla pierwszego, czyli zawartość M1. Dobra, to co jest po skosie do M-ki ląduje nam w mianowniku, to co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Zatem mamy zawartość procentowa. M1 to 1 razy 100, no to jest 100%. A tu mamy 5,31. Dzielimy to sobie. Wynik oczywiście mamy w procentach. Jest to 18,83. Dobra. I teraz oba tworzą 100%. Czyli jak 1 wynosi tyle, to zawartość procentowa M2 to po prostu 100%. Odjąć to. A to nam daje 81,17%. No i mając zawartości procentowe, liczby masowe, jesteśmy w stanie policzyć średnią masę atomową boru. Czyli mamy M, a T. No i to ze wzoru. Zawartość procentowa M1 razy A1, zawartość procentowa M2 razy A2. My mamy tylko 2 i na 100%, aby procenty nam się skróciły. No to podstawiamy. Zawartość procentowa M1 razy, i tutaj będziemy mieć dyszkę. Zawartość procentowa druga razy 11 na 100%. Wymnażamy tu sobie górę, dzielimy na 100% i będziemy mieć tutaj około, bo musimy sobie to zaokrąglić, 10,81. Jest to masa, czyli unitów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.